Jestem osamotniona. Tak. Jestem osamotniona. Samotna jestem! Nikt nie zna tajni mego łona. O, nikt nie zna. O. Dla was ludzie, ja siedzę na tronie, w koronie. Nie wiecie, co płonie w mym łonie. Giętkości chcę, nie chcę królewskości. Ja tylko pożądam giętkości. Giętkości? O, co straszne! To ja to napisałam? Nie, no to moje. No moje, i żeby nie wiem, co musi być moje. O, dopiero teraz widzę, co za potworność. A więc Ignacy to czytał. O, jest podobieństwo. Jest podobieństwo. I jak ona tam gmyże się, ciąga się w sobie. Ona jest okropną aluzją do mej poezji. Dość, Małgorzato. Musisz ją zgładzić. Naprzód, morderczy flakonie. Wejdźmy po cichu do jej pokoju z tym flakonem. Nalejmy parę kropel do jej lekarstwa. Nikt nie pozna, nikt nie będzie wiedział. Ona jest chorowita, pomyślą, że umarła. Ot tak po prostu. Nie, 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 zaraz. Nie mogę tak iść. Jestem taka sama jak zwykle i taka sama mam iść truć. Muszę się zmienić, rozczochać przynajmniej. A włosy? Nie, nie za dużo. Teraz idę. Idę. Nie, nie, no nie mogę, mam ich taka rozczochrana. Przecież to możecie zdradzić. Jeśli się to przyłapie z takimi włosami wzburzonymi, przestań mówić do siebie. Ona na pewno tak, że mówi do siebie. Małgorzato, przestań mówić do siebie. Jezu, nie mogę przestać mówić do siebie. Będę mówił do siebie przed aktem. Co tu jest? Co tu jest anormalnego? Wykrzyw się. Małgorzato, wykrzyw się! I ty ze mną, ja z tobą. Ale jak to ty ze mną, ja z tobą? Przecież ja sama. No wykrzyw się! Teraz jestem inna.